Barbie jest w ciąży. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Dowiedz się w naszym nowym filmiku. Obejrzysz wiele pomysłów DIY dla bobasów. Obejrzyj nasz filmik na Lalilu i rób to z nami. Dzisiaj jest ważny dzień dla Barbie. Musi powiedzieć Jeffreyowi o radosnej nowinie. Kochanie, nic ci nie jest? Wyglądasz na bardzo skupioną. Mam dla ciebie niespodziankę. Będzie nas trójka! Najpierw zmieńmy kształt brzuszka Barbie. Weź beżową piankolinę, zgnieć ją i uformuj kulkę. Rozwałkuj ją na powierzchni na płaski placek. Teraz potrzebujemy kawałka gąbki, pianki albo styropianu. Przytnij ją, aby powstało kółko. Przyłóż je do brzucha Barbie i pokryj piankoliną. Równomiernie przyciśnij je do powierzchni i odkrój nadmiar narzędziem modelującym. Wygładź fałdy i pęknięcia mokrym pędzelkiem. Zrób dziurkę na pępek i włóż do środka kuleczkę. Kiedy piankolina wyschnie, ściągnij ją i zdejmij podstawę. Teraz brzuszek jest lekki, wygodny i łatwo go zdjąć. Wygląda na to, że Barbie będzie musiała zmienić swoją garderobę na jakiś czas. Ale z drugiej strony patrząc, ma dużo ładnych materiałów. Uszyjmy sukienkę dla naszej ciężarnej lalki. Barbie wybiera plisowany materiał. Świetny wybór! Wymierz lalkę i dobierz długość. Wytnij koło z materiału o odpowiednim rozmiarze. Zbierz je szwem u góry. Przymierz ją. Jeśli dobrze leży, zszyj ją i przewróć na prawą stronę. Możemy dodać srebrną tasiemkę na górze. Odmierz obwód i przyklej paseczek do sukienki. Powstała piękna sukienka. Barbie wygląda w niej elegancko, ale nadal jest jej wygodnie. Jeffrey ma bukiet kwiatów. To ostatnie przygotowania. Już zrobił wszystkie dekoracje dla swojej ukochanej. Balony, kwiaty, kolumny, kryształki. Wygląda pięknie. Wsyp konfetti do balona. Załóż balon na tubkę z brokatem i wsyp miałki brokat do środka. Dodaj większy brokat, nadmuchaj balon i zawiąż go. Owiń drut dookoła ogonka, żeby balon unosił się, jakby był wypełniony helem. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Zaraz się dowiemy. Bum! Juhu! Wszędzie pełno różowego brokatu! To dziewczynka! I w końcu rodzi się malutka Zuzia. Mama i tata są w siódmym niebie. Zróbmy kapelusz do kąpania naszego bobasa. Odrysuj coś okrągłego na żółtym papierze piankowym. Odciśnij nakrętkę od kleju bliżej środkowej krawędzi. Wytnij kształty. A teraz wytnij mały pasek papieru piankowego. Przyklej go gorącym klejem dookoła otworu. Odetnij nadmiar. Jaki fajny kapelusz i jak dobrze wygląda ze strojem kąpielowym. Zróbmy teraz wanienkę z pustej butelki po szamponie. Wybierz wysokość i narysuj falistą linię. Ostrożnie przetnij butelkę wzdłuż linii nożem introligatorskim. Weź mały kawałek białej piankoliny, podziel go na cztery części i uformuj nogi. Przyklej je do rogów wanny, żeby stała na powierzchni. Możemy pomalować wannę na biało, żeby pasowała do nóg. Dodaj gruby sznurek wokół krawędzi, żeby dzidzia się nie skaleczyła. Przyozdób wanienkę naklejkami. Kąpiel w tej wannie to fajna zabawa. Koniec ze łzami. Czas na kąpiel. Dzisiaj nasza dzidzia chętnie kąpie się w bąbelkach. Barbie zakłada jej nawet kapelusz i myje jej włosy bez żadnych problemów. Teraz jej córeczka jest czysta, a mama jest zadowolona z nowej wanny. Zróbmy teraz zestaw bujanych foteli, żeby nasza dzidzia szybciej zasypiała. Potrzebujemy połówki jajka Kinder i kawałka samoprzylepnego materiału.
Przyklej papier na jajko, odetnij nadmiar i zawiń krawędzie do środka. Przymocuj koronkową wstążkę dookoła krawędzi kołyski. Zrób nogi z drutu w kształcie bujanego fotela i zrób dziurę na kołyskę. W takim bujanym foteliku dziecko zaśnie szybciej niż mama przeczyta mu bajkę. Odrysuj taki tekturowy szablon na bawełnie w dziecięce wzorki. Wytnij dwie identyczne części i zszyj je wzdłuż krawędzi ze sobą. Przewróć na prawą stronę. Wypchaj wypełniaczem przez dziurkę. Kiedy kocyk będzie miękki, zaszyj dziurkę. Dodaj dwa dodatkowe elementy i też je wypchaj. Odmierz około 6 cm sznurka, odetnij go i przyklej mniejszy kawałek do środka. Teraz użyj gorącego kleju, żeby przymocować paski do bujanego fotelika. Gotowe! Zróbmy teraz taką zabawkę karuzelę z błyszczących cekinów, żeby nasz bobas się nie nudził. Zrób podstawę z drutu. Przyklej cekiny do srebrnych nitek i zawieś je na hakach. Możesz przyozdobić całość plastikową różą na górze. Mała Zuzia może patrzeć na błyszczące kółeczka godzinami. Są takie śmieszne! I jest jeszcze fajniej, kiedy można się bujać. Zróbmy teraz mały śpiworek do wózka. Odrysuj taki tekturowy szablon na bawełnie w serduszka. Potrzebujemy dwóch elementów obok siebie. Wytnij je wzdłuż wspólnej zewnętrznej krawędzi, nie przecinając środka. Zaszyj krawędzie, zostawiając małą dziurkę. Wypchaj wypełniaczem przez dziurkę. Przewróć na prawą stronę i zaszyj. Przyozdób frędzlem i dodaj zapięcie. Mała Zuzia lubi spacery. Mama i tata uwielbiają się nią zajmować. Muszą na zmianę nosić ją na rękach. Najważniejsze jest to, że Dzidzia nie zmarznie w tym śpiworku. Może się nawet przespać. Niemowlaki nie potrafią uważnie jeść, ale nie ma co się na nie złościć. Lepiej zrobić własnoręcznie śliniak. Wytnij kawałek z zaokrąglonymi rogami z materiału Ładny wzorek. Dodaj kolejny tego samego rozmiaru i kształtu. Sklej je gorącym klejem tak, aby śliniak był dwustronny. Przymocuj dekoracyjną wstążkę dookoła. Dodaj sznurek do zawiązywania i śliniak jest gotowy. Mama robi obiad w kuchni, mała Zuzia już jest głodna. Jedzie pociąg, ciu-ciu! Ups, śliniaczek się przydał. Nie smuć się, Dzidziu, niedługo urośniesz i nauczę cię, jak jeść nożem i widelcem. Następny będzie fotelik samochodowy. Narysuj kilka linii zagięcia na długim kawałku tektury, żebyśmy mogli później zagiąć je w kształt fotelika. Pokryj jedną stronę klejem i przyklej poliestrowy wypełniacz, żeby było bardziej miękko. Oklej materiałem i nasz fotelik jest prawie gotowy. Dodamy kilka elementów zrobionych w ten sam sposób. I fotelik jest gotowy. Oczywiście potrzebujemy pasa z wstążek. I dodaj takie ozdoby, jakie chcesz. Teraz, kiedy gdzieś jedziesz, bobas będzie bezpieczny. Czas zrelaksować się po długim dniu podczas rodzinnej wycieczki autem. Kliknij kciuk w górę, jeśli myślisz, że zabawa lalkami będzie dużo fajniejsza dzięki naszym pomysłom. Nie zapomnij subskrybować i kliknij dzwoneczek, a nie przegapisz nowych filmików na naszym kanale Lalilu.